Arku, ten mecz w Katowicach trochę skomplikował naszą sytuację. Czujecie, że jesteście mocni i potraficie wyjść z tego kryzysu? Tak, myślę, że jako zespół jesteśmy bardzo mocni i już w najbliższą niedzielę z Odrą pokażemy to i wygramy, tak? I wrócimy na tą naszą ścieżkę zwycięstw. Powiedz mi, przed Wami mecz z rywalem, który pokazał w poprzedniej rundzie, że potrafi grać w piłkę. Jak chcecie zagrać z Odrą? Tego nie mogę za bardzo zdradzić, bo co w szatni, zostaje w szatni. Ale mogę jedynie powiedzieć, że mamy pewien plan, którego będziemy się stricte trzymać, ale to tak jak zawsze boisko zawsze zweryfikuje i zobaczymy, co w skutkach przyniesie nasz plan w niedzielę. Analizowaliście tego rywala? Analizowaliśmy, ale tak jak mówię, co dzieje się w szatni, musi zostać w szatni, także więcej ode mnie nie wyciągniesz. Gdzieś trzeba chyba pomyśleć o skuteczności. Ten z poprzedniej rundy w Opolu pokazał, jak nie wykorzystamy swoich sytuacji, to wszystko może się zemścić. Myślę, że tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo mocnym zespołem, ale zespołem jak jesteśmy razem. I w momencie, kiedy wszystkie tryby zaczną działać i ta maszyna będzie działała tak jak należy, to jestem spokojny o wynik tego spotkania. Zapowiada się mecz na przełamanie. Odra też nie radzi sobie dobrze w tej rundzie. Myślę, że przede wszystkim skupiamy się na naszym zespole, na naszej idei grania i będziemy się chcieli realizować tą taktykę, którą nakreślił nam trener i miejmy nadzieję, że to będzie ten przełomowy mecz i tak jak mówię, wrócimy na tą ścieżkę zwycięstw i zaczniemy seryjnie punktować. Arku, jak głowa? Wszystko jest ok, są trzy szwy, ale jest wojna, muszą być ranni, ale mogę powiedzieć, że nie wykluczy mnie to ten uraz z kolejnych występów.